Hej! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla Was w końcu jakiś przepis na konkretnie i będzie to przepis na fantastyczną sałatkę z marynowaną, pieczoną marchewką, ciecierzycą i przeróżnymi dodatkami. Sałatka jest bardzo prosta w przygotowaniu, a naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Jeśli macie jakąś imprezę zbliżającą się lub po prostu chcecie komuś zaimponować, jest to strzał w dziesiątkę. Albo może chcecie zabrać jakiś fancy i bardzo fajny lunch do pracy lub do szkoły i po prostu chcecie, by innym zzieleniały oczy z zazdrości. Obojętnie jakie są Wasze zamiary, sałatka jest fenomenalna i bardzo, bardzo smaczna. Dodatkowo koszt jej przygotowania naprawdę nie jest zbyt wysoki, ponieważ marchewka jest bardzo, bardzo tania, ciecierzyca również. Jeśli dodatkowo kupicie ciecierzycę taką konserwową już w puszce ugotowaną, wtedy sałatka to naprawdę jest kilkanaście minut. Tak więc zazwyczaj, jeśli chodzi o słodycze, bardzo dużo się rozgaduje, co wielu z Was po prostu to przeszkadza, a ja cały czas namawiam, że po prostu jeśli nie chcecie mojego gadania, to zapraszam na bloga. No ale teraz się po prostu nie rozgadam, bo sałatka jest po prostu fantastyczna, nie posiada zbyt dużo składników, tak więc nie mam do końca co tutaj tłumaczyć, więc po prostu zapraszam Was do mojej kuchni i pokażę Wam, jak ją zrobić. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że przepis się Wam spodobał i że oczywiście go wypróbujecie. Pamiętajcie, że jeśli go będziecie chcieli wypróbować, koniecznie zróbcie zdjęcia Waszych sałatek i wstawcie je proszę pod przepisem w komentarzach na moim blogu. Tak jak zwykle. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam smakowała i czy zazwyczaj robicie sobie takie sałatki. No i koniecznie dajcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej przepisów na konkretnie. Ponieważ wiecie, że ja uwielbiam słodycze, jestem słodkim pamperkiem i po prostu uwielbiam wymyślać te różne słodkości. Ale jeśli chcecie więcej konkretnych przepisów i jeśli ten film uzyska więcej niż ponad średnią łapek w górę, to wtedy będę wiedziała, że chcecie więcej konkretów. Tak więc czekam na Wasz feedback.
i do zobaczenia następnym razem. Wpadnijcie na Instagrama i Facebooka i pa pa, smacznej sałatki.